Tu pod czterech słupek głośny śmiech miał być dla rodziny Lach codziennością. Jednak w jednej chwili świat wywrócił się do góry nogami. Syn jest ocalałym bliźniakiem urodzonym w 27 tygodniu ciąży i z tego powodu, że jego braciszek zmarł właśnie jeszcze 8 godzin przed porodem, została u niego uszkodzona lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za funkcje ruchowe, czuciowe po prawej stronie. Jest zdiagnozowany z dziecięcym porażeniem mózgowym, prawostronną hemiplegią. Jonathan był maleńki, kruchy, ważył niecały kilogram. Już w pierwszej dobie życia był reanimowany i zaintubowany. Zdiagnozowano u niego niewydolność serca, martwicze zapalenie jelit, sepsę i anemię oraz wiele innych powikłań związanych z wcześniactwem i komplikacjami okołoporodowymi. Od początku życia rozpoczęła się walka o każdy dzień Jonathana. Od urodzenia intensywnie go rehabilitujemy, ponieważ zaraz po porodzie usłyszeliśmy te tragiczne wiadomości, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Całe to nieszczęście w ogóle jest runęło jak grom z jasnego nieba i wywróciło nasze życie do góry nogami. Więc nawet nie mieliśmy zbytnio czasu na żałobę po synie, bo rozpoczęła się jakby walka od razu o Jonathana, o jego zdrowie. Od urodzenia jest rehabilitowany. Dzięki tym rehabilitacjom naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Jest bystry, mądry przede wszystkim. Jonathan mimo wszystko jest pełnym radości i energii dzieckiem. Poniekąd nie sprawdziły się wszystkie przewidywania lekarzy postawione już w momencie, kiedy się urodził. Słyszy, widzi, tak jak mówię, jest bardzo mądry. Jedynym problemem u niego jest właśnie funkcje ruchowe, czyli nóżka, rączka prawa są niestety porażone. Jest w nich spastyka, która uniemożliwia mu chodzenie. Miednica jest przez to źle ułożona. I to jest główny problem u niego, żeby mógł być samodzielny, żeby mógł chodzić, biegać jak inne dzieci. Niestety rodzina doszła do momentu, w którym sama rehabilitacja już nie wystarcza. Stanęliśmy właśnie przed takim, w takim momencie, że już jakby sama rehabilitacja nie jest w stanie mu pomóc. I odkryliśmy właśnie operację w Stanach Zjednoczonych neurochirurgiczną, która usuwa spastykę, które powodują właśnie przykurcze, źle ułożoną miednicę, problemy z biodrami. I to jest ogromna szansa, żeby on mógł uwolnić się właśnie od spastyki, że ta nóżka będzie miała szansę jeszcze normalnie chodzić. I dla niego to jest ogromna szansa. Jonathan został zakwalifikowany do operacji i pooperacyjnej rehabilitacji w USA. Jednak koszty są ogromne. Ogólny koszt od tej operacji to jest około 460 tysięcy złotych. Mamy zbiórki na Się Pomaga. Ogólnie w tym momencie zebraliśmy około 30% kosztów ogólnej operacji, ale nie stać nas, żeby pokryć pozostałą część. Jest to ogromna kwota i prosimy o pomoc. Operacja może odbyć się już 17 września. Rodzina nie chce stracić tej ogromnej szansy, ponieważ jeśli się nie uda, termin operacji nie będzie możliwy wcześniej niż na przełomie maja i czerwca następnego roku. Dlatego tak bardzo proszę o wsparcie.